Dyscyplinę na akrobatykę rowerową. Od jutra kibice w Wieliczce będą mieli okazję podziwiać najlepszych zawodników na świecie. Startują Mistrzostwa Świata MTB Stunt. Trzeci raz w Polsce, ale pierwszy w Wieliczce. Mistrzostwa Świata MTB Stunt. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem? Jazda na jednym kole, na przednim, na tylnym, stanie na głowie, stanie na rękach. Naprawdę w różnego rodzaju akrobacje na rowerze, na płaskiej nawierzchni, na rowerze górskim przerobionym. Polacy są naprawdę na topie, tak? W ostatni rok mistrzem świata jest Polak, Waldek Kukurowski. W tym roku zobaczymy, jak to będzie. Poziom jest naprawdę wyrównany, więc będą emocje. Początek rywalizacji jutro od godziny 10 w Solnym Mieście w Wieliczce. I przechodząc płynnie, można powiedzieć, do kolejnego tematu, MTB Stunt Grand Prix. Zawody międzynarodowe, które no, na pewno rozwijają niesamowicie stunt riding. Miały miejsce one w Polsce, w Wieliczce. 14-15 września, nie? Czekaj. 14-15 września. Widzicie, sami zapomniałem już, bo to było już jakiś czas temu, tyle się działo rzeczy. Więc tak, MTB Stunt Grand Prix. Międzynarodowe zawody w stunt ridingu, akrobatyce rowerowej. Przyjechali zawodnicy z całego świata, można powiedzieć, ponownie, gdyż i z Polski, Włoch, Indii mieli być też zawodnicy z Bangladeszu, niestety nie dostali wiz. Była masakryczna wiadomość, bo bardzo liczyliśmy na ich obecność, no ale to nie było jakby ani zależne od nich, ani od nas. Po prostu nie udało się. Zawody w tym roku były o tyle dla mnie ciężkie, że tak powiem, gdyż pełniłem praktycznie 3 role podczas nich. Organizowałem jako po prostu główny organizator zawodów, czyli po prostu całej konkurencji. Musiałem wszystkiego dopilnować, żeby grało jak trzeba. Byłem komentatorem całego wydarzenia, więc biegałem z mikrofonem i po prostu zagajałem jak się dało. No a trzecią moją funkcją, można to nazwać, to było zawodniczenie. Pierwszy raz, tak naprawdę pierwszy raz na żywo wziąłem udział w zawodach. Długo zastanawiałem się, czy jest to dobra decyzja, czy warto, tak? No bo tak, długo, nigdy nie brałem udziału w zawodach na żywo, z racji tego, żeby właśnie organizować te zawody, żeby rozwijać sport, a teraz po prostu w pewien sposób na nowo chciałem zacząć zawodniczyć, tak? Czyli wejść w to jako zawodnik, no nie jako organizator. Było to ciężka decyzja, powiem szczerze, ale tak, zmotywowało mnie to, że wiele firm właśnie pytało o to, że organizuję zawody, a nie biorę w nich udziału, chcę rozwijać się jako zawodnik, jako właśnie rowerzysta, a nie biorę udziału w zawodach, więc to było takie motywujące dla mnie. I don't know it, yeah. I don't know it, yeah. PTSD, I
bitches in my funnel so contagious. So I want all them out as fashion made it. Jak już się zdecydowałem na zawody, musiałem podjąć się po prostu tego wyzwania. Nie tylko organizacji, ale również zawodniczenia i nie powiem, że to była łatwa sprawa. Po prostu tak, odkładałem mikrofon, szybka rozgrzewka i przejazd. Szybko ściągałem kask i czapka na głowę i mikrofon. Także było to na pewno ciekawe doświadczenie, wymagające doświadczenie. Ale myślę, że było warto. No, naprawdę to jest całkiem inaczej być zawodnikiem ogólnie, znaczy tak właśnie współzawodniczyć na zawodach, niż na przykład jak robię pokazy dla ludzi, tak żeby zabawić ludzi, tak? To jest całkiem inne doświadczenie, inny stres. Myślałem, że podejdę do tego na luzie i będzie wszystko git, ale jednak stres był niesamowity, ręce mi się trzęsły i tak dalej, więc na pewno duże doświadczenie dla mnie jako po prostu właśnie zawodnika. Świetnie, że udało się ogarnąć naprawdę fajne nagrody na zawody, bo oprócz takich statuetek czy jakichś takich gadżetów, które do tej pory tak naprawdę były na zawodach, udało się zdobyć gimbale, 6 gimbali od Fejutech, które właśnie teraz nagrywam właśnie takim oto gimbalem. Fajna sprawa. Dodatkowo 3 zestawy hamulców Magura, MT Trial Sport, MT5, MT7, kompletne zestawy hamulców dla 3 pierwszych zawodników, także to naprawdę fajne nagrody, kosztowne nagrody, że tak powiem, wartościowe. A dodatkowo za pierwsze miejsce było 1000 euro. Także naprawdę gruba kasa do wygrania za pierwsze miejsce. Niestety tylko za pierwsze miejsce, ale myślę, że i tak naprawdę fajnie. I tak, jaki był wynik zawodów? Zwyciężył Polak Waldek Kurowski i wielkie gratulacje jeszcze raz dla niego, bo naprawdę zrobił mega robotę. Drugie miejsce Lakshay Jangid, reprezentant Indii. Też wielkie gratulacje, kurczę, wielki powrót, tak, mistrza. Trzecie miejsce Szymon Chruszcz, kurczę, powiem szczerze, że jego jazda, Szymona jazda jest dla mnie naprawdę niesamowita, jest mega płynna i widać ogrom pracy, który wkłada po prostu w treningi. I kolejnym miejscem było 4. miejsce moje, także dla mnie to jest zaskoczenie, powiem szczerze, bo nie liczyłem wcale na żadne miejsce, nigdy nie myślałem w ogóle o które miejsce mogłem zdobyć, to też jak podszedłem w inny sposób trochę do tych zawodów, dla mnie spoko, ogólnie spoko. Chciałem po prostu wejść w skórę zawodników i mi, że tak powiem, to się udało, to nowe doświadczenie, a czy będę brał udział w zawodach kolejnych, nie obiecuję na ten moment. Kolejny rok jest jeszcze bardziej pracowity, że tak powiem, dla mnie. Będzie się wiele, wiele działo i mam nadzieję ciekawych rzeczy również dla Was, także też obserwujcie moje poczynania. Na koniec przenosimy się do Wieliczki, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata w akrobatyce rowerowej. Naziemne akrobacje, jazda na jednym kole, dynamika i kontrola, a to wszystko w atmosferze sportowej rywalizacji pasjonatów z całego świata. Przedstawiciele 9 państw przyjechali do Wieliczki, by rywalizować o Mistrzostwo Globu.
Rok temu podobna impreza odbyła się w Ustce. Polska zyskuje uznanie jako dobry organizator, a nasi zawodnicy należą do ścisłej światowej czołówki. Reprezentujemy największy potencjał w tej chwili na całym świecie. Od momentu, kiedy tak naprawdę zajął się tym Kamil Kobędzowski, młody człowiek, zajmuje się tym na co dzień, kocha to, robi to i to dzięki niemu właśnie te zawody. Wspomniany Kamil Kobędzowski rzeczywiście zachwycił swym występem. Talent poparty codzienną pracą przynosi efekty. Jeżdżę od 9 lat, zawodnicy jeżdżą też od wielu lat, także wymaga to wielu treningów, aby wytrenować takie triki. Godziny spędzone na placu, bo my akurat jeździmy na równej nawierzchni, nie potrzeba tutaj dużo, troszkę przerobionego roweru, tak? I możemy trenować, więc dużo pracy, żeby wytrenować takie akrobacje, wytrenować te triki, jak najbardziej. A jaka jest przyszłość rowerowej akrobatyki? Mam nadzieję, że przyszły rok już zawitamy do Polskiego Związku Kolarskiego jako nowa dyscyplina sportowa MTB Stunt, czyli akrobatyka rowerowa. Do kolarstwa szosowego, torowego, trialu dochodzi więc też od kilku lat rowerowa akrobatyka i to w profesjonalnym wydaniu. Okej, więc tak, na podsumowanie chciałbym powiedzieć tyle, że działo się dużo i będzie się działo jeszcze więcej, bo plany są naprawdę fajne, także zobaczmy, co się będzie działo. Takie ogłoszenie parafialne, skradziono mój Facebook, o tym też może powiem w jakimś kolejnym vlogu. Stronę na Facebooku mi skradziono, więc jeśli chcecie mnie obserwować na Facebooku, to zapraszam tam do linku poniżej, żeby polubić mój nowy fanpage, żeby odbudować troszeczkę moją publiczność na Facebooku. A tak, to dziękuję Wam serdecznie za oglądanie takiego vloga, troszeczkę innego niż zwykle. I tak, nie chcę Wam obiecywać, że będzie dużo filmów, bo z tym jest różnie u mnie, ale postaram się, aby coś wpadało przynajmniej raz w tygodniu lub rzadziej. Po prostu chciałbym, ale to nie do końca zawsze zależy ode mnie, także pozdrawiam i siemanko. Z różnicą punktów aż 12.314,67 na miejscu pierwszym MTB Stunt Grand Prix Mistrzostwa Świata w akrobacjach rowerowych. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Naprawdę podziwiam kamerzystów. Nagrywałem może kilkanaście minut, a mnie tak ręka boli od tego, że masakra. Pozdro.